Celibat kapłanów jest łaską i znakiem, które są powszechnie niezrozumiałe. W świecie, w którym seksualność jest tematem omawianym powszechnie, a aktywne realizowanie się w sferze seksualnej, nie zawsze w małżeństwie, to dla niektórych być albo nie być, bezżeństwo i życie w czystości może być znakiem sprzeciwu. Jednak wymóg celibatu wobec duchownych sięga w zasadzie pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlatego powody, dla których stan duchowny wiąże się z takim wymogiem, muszą być inne. Po co Kościołowi celibat? We współczesnym kontekście szczególnie łatwo o zarzuty względem celibatu. Również wielu katolików, mniej lub bardziej świadomie, patrzy na ten wymóg jako na relikt, pamiątkę po starożytnym kościele, a pod wpływem różnych życzeniowych wniosków, a często również na podstawie własnej intuicji, niektórzy katolicy uważają, że więcej z celibatu szkody niż pożytku. W 1967 roku święty papież Paweł VI przedstawił światu encyklikę Sacerdotalis Celibatus, która rozpoznaje te zarzuty i odnosi się do nich, łącząc to z pozytywnym wykładem wartości związanych z przyjęciem na siebie obowiązkowego bezżeństwa. Najpopularniejszą osią krytyki tego zwyczaju jest krytyka z perspektywy Pisma Świętego. Biblia nie nakazuje celibatu wprost, a co najwyżej go zaleca. Co więcej, ani Jezus, ani Jego apostołowie nie uzależniali swoich wyborów personalnych w okresie kształtowania się Kościoła w oparciu o bezżeństwo. Rzeczywiście, celibat katolickich duchownych nie literalnie opiera się na tradycji biblijnej. Święty Piotr, którego teściowa została uzdrowiona przez Jezusa, był żonaty w chwili, w której został apostołem Chrystusa. Co więcej, celibat w Kościele pojawił się stosunkowo późno, szczególnie jeśli przyjmiemy jako początek jego obowiązywania dopiero oficjalne ogłoszenie, które nastąpiło na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Dopiero wtedy też włączono go do kodeksu prawa kanonicznego. Należy jednak pamiętać, że już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na wschodzie i zachodzie, duchowni zachowywali celibat, ponieważ intuicyjnie przyjmowali, że najlepiej odpowiada on godności i zadaniu, które na siebie przyjęli. Uprawomocnienie i rozszerzenie celibatu lokalnie nastąpiło najpierw na synodzie w hiszpańskiej Elwirze już w 300 roku, po czym potwierdzały to kolejne synody w różnych miejscach chrześcijańskiego świata. Ślub celibatu jako kategoryczny wymóg pojawił się najpierw w Galii i Hiszpanii, kolejno w V i VII wieku. Podstawę stanowiło Pismo Święte i zalecenia wstrzemięźliwości kierowane przez natchnionych autorów do całego Kościoła. Dodatkowo motywację stanowiło przekonanie o konieczności sprawowania świętych obrzędów w całkowitej czystości, o konieczności świadczenia przykładem oraz, co bardziej przyziemne, o praktycznym zapotrzebowaniu na dyspozycyjnych duchownych. Oczywiście celibat został w latach ojców Kościoła poparty mnogością argumentów, także teologicznych. Współcześnie wielu uważa, że argumentacja pierwszych wieków Kościoła odnosi się jednak tylko do dawnych czasów i warunków, i rzeczywiście pewien segment argumentów odnosi się ściśle do okoliczności miejsca i czasu, w którym zostały podniesione. Ale pewna ich pula dotyczy natury sakramentu i daru kapłaństwa jako takich. I z tego powodu są one ponadczasowe. Wciąż jednak powstaje pytanie o tych, którzy chcieliby przyjąć na siebie obowiązki kapłańskie, a jednak nie posiadają skłonności do bezżeństwa i czują pragnienie założenia rodziny. Pytanie to otrzymuje dodatkowy, naglący kontekst w diecezjach i państwach cierpiących na niedostatek kapłanów. Wspomniana encyklika Pawła VI stwierdza, że robotników zawsze będzie mniej niż tego wymaga żniwo. Konieczna jest zatem przede wszystkim modlitwa o nowe, dobre i wierne powołania, a nie zabiegi podyktowane wynikiem plebiscytu popularności lub wiedzą z zakresu socjologii czy psychologii, choć oczywiście może być ona pomocna. Argumentuje także, że nie należy się spodziewać, że łaska Boża uzupełni radykalne niedostatki, kiedy potencjalny kandydat do kapłaństwa zupełnie, w cudzysłowie, nie nadaje się do zachowania celibatu. Ponadto praktyka współczesnych wspólnot chrześcijańskich, w których nie panuje wymóg bezżeństwa, zupełnie nie dowodzi faktu, że brak celibatu w ogóle zwiększa liczbę zainteresowanych stanem duchownym. Niektórzy podnoszą także argument, że celibat jest szkodliwy dla równowagi i rozwoju dojrzałości osobowej, jako zwyczaj nienaturalny, to znaczy nieodpowiadający naturalnym potrzebom człowieka. Kościół zaś odpowiada, że łaska przeżywania celibatu nie niszczy natury, ale ją udoskonala, udzielając niezbędnych pomocy.
I choć pragnienie założenia rodziny jest naturalne i szlachetne, małżeństwo nie jest przecież jedyną formułą, która prowadzi człowieka do pełnej dojrzałości osobowej. Dobrowolnie wybrana samotność, do której przygotowuje się kleryk, a którą następnie przeżywa kapłan, a także świadome, choć nie wrogie, oddzielenie od świata, mogą dzięki łasce Boga również rozwijać duchownego jako osobę, mężczyznę i duchowego ojca przewodnika. Popularne jest również twierdzenie, że brak obowiązkowego bezżeństwa uchroniłby kapłanów od niewierności i wszelkich upadków we wstrzemięźliwości seksualnej, a ponadto pozwoliłby im samemu doświadczyć, a przez to lepiej rozumieć i nauczać chrześcijańskich zasad pożycia domowego oraz wychowywania dzieci. Warto jednak pamiętać, że kapłani, przynajmniej niedosłownie, nie spadają z nieba, to znaczy nie biorą się znikąd. Ich doświadczenie małżeństwa nie jest bezpośrednie, to znaczy nie są jego uczestnikami na żadnym etapie życia, ale najczęściej wychowują się w rodzinach, w których mogą tę rzeczywistość obserwować. We wspomnianej encyklice Sacerdotalis Celibatus święty papież Paweł VI w ramach wykładu o celibacie wymienia jego płaszczyzny, które nazywa trzema sensami celibatu. Pierwszy sens celibatu jest chrystocentryczny. Kapłan ma Chrystusa za swój najwyższy i najbliższy wzór do naśladowania, a on całkowicie poświęcił się służbie Bogu i ludziom. W Chrystusie istnieje silny związek między stanem dziewiczym a kapłaństwem, między wstrzemięźliwością i czystością, a posługą kapłana składającego ofiarę. Chrystus obiecał obfitość darów wszystkim tym, którzy opuścili dom i rodzinę dla Królestwa Bożego. Celibat nie jest im tylko formalnie potrzebny jako wymóg Kościoła, by spełniać kapłańskie zadanie, ale także po to, żeby wieść życie takie, jakie wiódł Jezus. Sens drugi, eklezjologiczny, czyli związany z Kościołem, polega na naśladownictwie dziewiczej miłości Chrystusa do Kościoła i związanej z nią dziewiczej płodności tego związku, ponieważ kapłan jest w ten sposób poślubiony Kościołowi. Ksiądz, występując w osobie Chrystusa, jednoczy się z darem ofiarnym, składając na ołtarzu również swoje życie. Wyrzekając się prawowitej miłości do żony i potomstwa, zdobywa chwałę życia w Chrystusie, które jest płodne w inny sposób. Co więcej, zachowując czystość wynikającą ze swojego stanu, umacnia wiernych w zachowywaniu czystości wynikającej z ich powołania, reprezentując wyższe wartości Królestwa Niebieskiego. I cały Kościół potrzebuje tego świadectwa. Ono zaś prowadzi nas do trzeciego, eschatologicznego, czyli związanego z życiem wiecznym, sensu celibatu. Powściągliwość seksualna podejmowana ze względu na Królestwo Niebieskie zwiastuje i uprzedza już teraz nastanie nowej ziemi, która ma nadejść i w której, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, będziemy jak aniołowie Boży w niebie. To zaś ma być inspiracją do kierowania swoich myśli ku przyszłemu życiu, które encyklika Pawła VI określa jako sprawy niebiańskie. Papież cytuje tu także świętego Grzegorza z Nyssy, który pisze, że życie w dziewictwie jest obrazem szczęśliwości czekającej na nas w przyszłym świecie. W ten sposób pewna wynikająca z bezżeństwa forma pustki cielesnej i psychicznej owocuje pełnią duchową. W obliczu tych argumentów warto zauważyć pewną prawidłowość. Celibat należy rozważać nie tylko, jak to się zwykle robi, z perspektywy formacji samego kapłana czy zakonnika, choć jest to oczywiście ważny aspekt. Celibat jest potrzebny całemu Kościołowi z tych samych powodów, właśnie jako znak, że kapłaństwo jest czymś wyjątkowym i że na tej wyjątkowej drodze naśladowanie Chrystusa musi odbywać się na każdej dostępnej płaszczyźnie. Że kapłaństwo wymaga zaangażowania, którego nie sposób połączyć z obowiązkami męża i ojca. Że kapłaństwo zwiastuje nadchodzące królestwo, które nie będzie znało instytucji małżeństwa i że gwarantuje wielką wartość tych nowych cnót Królestwa Bożego. Celibat duchownych nie jest dogmatem i być może dożyjemy decyzji o rezygnacji z tego, co dotychczas Kościół postrzegał jako wyjątkowy dar dla kapłanów i całego Kościoła. Nie ulega jednak wątpliwości, że jako Kościół wiele zawdzięczamy bezżeństwu księży i że głęboko wskazana jest modlitwa w intencji dalszych duchowych owoców tego zwyczaju. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.